10 drużyn przyjechało do Znojskiej Woli. Piłkarze rocznik 1997 rywalizowali w drugim ogólnopolskim turnieju halowej piłki nożnej Idea Cup 2012. Niełatwo w czasach kryzysu pozyskać sponsorów, ale tym razem się udało. Wspieramy również dlatego, że no to jest fajne. No, nasze niezrealizowane marzenia możemy przekształcić w próbę realizacji marzeń chłopaków. No, jest tutaj kilka naprawdę fajnych osób. Ja już to widzę, że w wieku 15-16 lat można naprawdę bardzo dobrze w piłkę grać. Dla mnie to jest najważniejsze, to integracja drużyn, tak? Bo nie ukrywam, że spotykamy się też na boiskach piłkarskich i tam musi być fair play. I tutaj właśnie na takim turnieju chcemy właśnie pokazać tym drużynom, a spotykamy się często między sobą, żebyśmy tutaj grali fair play. Dla młodych piłkarzy taka impreza to nie tylko forma treningu, ale też możliwość porównania swoich umiejętności z rówieśnikami. Ogrywają się i uczą się grać całym zespołem, a nie indywidualnie kopać piłkę. Na pewno służy nam rozwojowi piłkarskiemu, można się zgrać z innymi zespołami. Ogólnie fajna atmosfera w takich turniejach. Na pewno dają satysfakcję, bo większość chłopaków robi to, co lubi, tak? Czyli gra w piłkę, sprawia im przyjemność. Na pewno rywalizacja, tu adrenalina, no i zwycięstwa to na pewno cieszy. A o zwycięstwo wcale nie jest łatwo. Widać to było podczas meczu drużyn gospodarzy Pogoń Ekolog Zduńska Wola i Widzewa Łódź. Choć Łodzianie pierwszą bramkę strzelili w pierwszych minutach meczu, mieli poważne problemy z pokonaniem obrony gospodarzy. Ostatecznie to Pogoń wygrała 2-1. Dużo nieporozumienia i no tak to się potoczyło, że bramki wpadły. No, trudno, trzeba grać dalej i nie możemy się poddawać. No dotychczas dosyć dobrze się prezentowali. Nie wiem, coś teraz siadło. Jak zwykle chyba przejedli się. Zawsze po obiadach mamy jakiś problem. No nie wiem, chyba sfera psychiki trochę. Ale mam nadzieję, że jeszcze w finale zagramy z powrotem z tym zespołem, bo jest taka możliwość. Tak się jednak nie stało. Widzew Łódź spotkał się z Wartą Sieradz w meczu o trzecie miejsce. Wygrał 5-0. Pogoń Ekolog Zduńska Wola zagrała w finale z KKS Włókniarz Kalisz. Tym razem przeciwnik okazał się zbyt silny. Drugi ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej Idea Cup w Zduńskiej Woli wygrała drużyna z Kalisza, pokonując gospodarzy 3-0.